Jeśli zastosujesz ten schemat, to gwarantuję ci, że będziesz lepszy lub lepsza niż 99% ludzkości. Skąd ta cyfra? Kompletnie z dupy, ale prawda jest taka, że większość z nas tego nie robi. A więc schemat, który dzisiaj ci podam, zwiększy twoją efektywność, zwiększy skuteczność i sprawi, że będziesz wiedział, będziesz wiedziała co robić, a czego nie robić. Zainteresowani? To zapraszam. 25. odcinek serii Wymuszona zmiana serii, która ekskluzywnie co piątek jest o 20 na YouTube. To lecimy. Krok pierwszy. Podsumowanie. Większość z nas w życiu, przechodząc przez życie, czegoś się uczy, czegoś doświadcza. Przyjmijmy, że chodzi w naszym kontekście szkoleniowym: byłem na szkoleniu, wydałem pieniądze, wydałem czas, energię, zasoby, żeby zdobyć jakąś wiedzę. Hmm? Co robię, kiedy wracam do domu? Większość ludzi nic. Kupiłam książkę, mam jakiś abonament, mi się właśnie odblokowały nowe punkty na Audible, od 2011 mam abonament na audiobooki. Wyobrażasz sobie? Kilkanaście lat płacę rok w rok abonament po to, żeby móc słuchać najnowszych książek po angielsku. Tak samo jak w Polsce od lat płacę za abonament za storytela po to, żeby słuchać po polsku. No i teraz taką książkę przeczytałaś, przesłuchałeś, no i co? Co robisz? Podsumowanie. Coś się wydarzyło w pracy, coś się wydarzyło w życiu, w Twoim związku nagle się pokaszaniło, nagle opadła temperatura, przyszła zima, zmienił się sezon i okazuje się, że nie ma już temperatury 100 stopni, hmm? cztery fazy idealnych związków, jeżeli wiesz, o czym mówię. No i co teraz? Podsumowanie. Już teraz rozumiesz, dlaczego powiedziałem, że będziesz lepszy, będziesz lepsza od 99% ludzkości, ponieważ wierz mi, prawie nikt tego nie robi. Żyjemy, idziemy przez życie, coś się wydarza, a my nie podsumowujemy. No dobra, to jak podsumowywać? Po pierwsze, zapisać. To jest najprostsze. Bierzesz kartkę, długopis. Jeżeli masz swój w ogóle dziennik, to już kompletnie jesteś lepszy niż 100% ludzkości. A więc zapisujesz sobie w jednym miejscu podsumowanie. Możesz nagrać. Dzisiaj każdy ma telefon, a więc odpalić dyktafon. Moment. Odpalić kamerkę wideo, żeby do niej powiedzieć. No, kompletnie moment. Podsumowanie to jest też idealny temat na rozmowę. Siadasz przy obiedzie biznesowym czy przy kolacji namiętnej ze swoją partnerką, ze swoją rodziną, podsumowujesz. No i teraz uwaga. Podsumowanie jako faza pierwsza, jako pierwszy krok bardzo często jest mylony z drugim krokiem. Nie da się zrobić tego razem. Kiedy robisz to razem, kiedy to miksujesz, to jest błędne. Podsumowanie to zebranie danych, nic więcej, zrzucenie z kesza. Na dysk, zapisanie, Ctrl-S, Save, stan gry, to jest pierwszy krok. No ale co dalej? Zapraszam do drugiego. Krok drugi. Wnioski. Podsumowanie to jest coś zupełnie innego niż wyciąganie wniosków. Podsumowanie to jest zrzucenie danych. Ale teraz z tych danych dokonujesz selekcji. Analizujesz, które przekonania, które Twoje decyzje których decyzji brak, które tematy, wyzwania, problemy. Co z tym teraz zrobić? Dopiero z tego wszystkiego, z tych wszystkich danych, z tego morza, oceanu, różnego situ, syfu, po prostu jest masę szumów. Życie sieje cały czas. Jest gdzieś tam ta statyka, coś tam skrzypi, trzeszczy. To wszystko zrzucasz na dysk i dopiero później z tego wyciągasz wnioski. Wyciągam wnioski i dopiero te wnioski mogę rozpakować. Dopiero wtedy się zastanawiam co mam zrobić, czego mam nie robić, co jest dobre, co jest złe. Dopiero wtedy wartościuję. Po pierwszej fazie podsumowania, w drugiej fazie wniosków, dokonuję oceny. Wartościuję względem mojego kręgosłupa moralnego, względem moich obecnych przekonań, ponieważ się mogło wiele zmienić w ostatnim czasie. I potem, jak już zrobię ten drugi krok, przygotowuję się do trzeciego kroku. W trzecim kroku... Pozamiatamy. Podsumowanie, wnioski, korekta. Dopiero w trzecim kroku koregujemy. W pierwszym po prostu patrzyliśmy na świat, zrzucaliśmy te dane gdzieś, żeby mieć twarde fakty. W drugim wyciągaliśmy wnioski. Te fakty oznaczają to, czyli wartościujemy. To, że zrobiłem to, oznacza, że tego nie mogę zrobić, a tam powinienem zrobić. Ale to jest ciągle za mało. Ludzie często miksują to, próbują podczas jednego posiedzenia wszystko ogarnąć i potem są zdziwieni, że rzeczy im nie wychodzi. W trzecim kroku dopiero wprowadzamy korektę. Postanawiamy to, teraz robię to, tego nie robię, ale zrobię to w taki i taki sposób, w ten i w ten dzień. Przesuwam treningi na tą godzinę, zmieniam szykowanie diety na tą, składam pościel, łóżko. wtedy tu się spotykam, no, w ten weekend mogę zabalować, w ten nie, bo jeżeli robię to w ten sposób, to później efekty są słabe, wyciągam wnioski i dokonuję korekty w moim życiu. Jeżeli zrobisz te trzy etapy, to po pierwsze daj znać w komentarzu, po drugie gwarantuję Ci, 99% ludzkości będzie Ci biło brawo, ponieważ większość ludzi jest tak zarzucona bieżączką, tak zwaną, tak zasuwają, tak taki mają chaos, że nie ma czasu myśleć, nie ma czasu podsumować, a dopiero wyciągnąć wniosków i wprowadzić korekty. Zapomnę. Jeżeli ta seria Ci się podobała, zostaw subskrypcję, wyślij linka do znajomych i koniecznie zostaw komentarz. Michał Kołocz, mojego wynika. Pozdrawiam.